Dzień dobry, Robert Watwita, Robert w trasie znów. Tak. 24 dzień lutego, poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. Zapraszam. O, nowy tydzień się zaczyna, nowy tydzień się pracująco zaczyna. Jadę teraz do marek, tam ładuję jakieś 10 palet czegoś. Mówię na zabranie, to jest gdzieś tu koło tego. Nie, to jest tam za Okuniewem. I tak, i teraz będę jechał tam, jeszcze mi zostało 47 km, bo jestem teraz na rondzie w sobie Kursku. Tam zrzuciłem te 15 kartonów, szybko w miarę poszło, tylko panowie musieli sobie dokończyć, wypić kawę, dwa fajki i się wzięli za robotę. Nie było najgorzej. Czekałem u nich nieraz dłużej. No i w każdym razie teraz już mogę sobie lecieć na załadunek. Teoretycznie miałem być tam na 10, ale niestety kilka minut się spóźnię zapewne. No dawaj. Siema. Kurde, ale się rozjechali. Nie mogę teraz. No i się nie wyrobię, no niestety, nie dam rady się wyrobić. Dobra, teraz ja się wbiję tutaj. Ponieważ trochę tutaj na tym magazynie mnie przytrzymali. Poza tym pogoda jest taka, jaka jest, każdy widzi. Wieje jak cholera, no ale trudno. Potem z tym wszystkim jadę gdzieś pod Rzeszów, z tego co patrzyłem pierwotnie. Ale dokumenty z adresem dostanę dopiero na załadunku. Więc dopiero się dowiem dokładnie gdzie będę jechał, jak się nazywa firma, gdzie się znajduje, etc. No. A teraz lecimy. Weekend minął niestety zbyt szybko. Ale cóż. Takie są weekendy. Jak coś nie potrzeba, to cholera jasna szybko mija. I tyle. Jadę. Raport jest taki, że właśnie tak, wyjechałem z Warszawy, w markach byłem, szybko poszło załadunek, sam załadunek poszedł błyskawiczny, bo to jakieś 10 palet z materiałami reklamowymi, jakiś tam post czy coś takiego, szybkie, że w sumie nawet wózka nie było potrzeba, bo ja sam to przepychałem, to takie leciutkie, fajne te paletki. Natomiast cały samochód załadowany, tak? Bo rozmiary jednak ep. Natomiast teraz jadę już. Jestem w Tarczynie aktualnie. Zaraz będę mijał Tarczyn i będę jechał dalej. Zostało mi do celu jeszcze 290 km, bo już kawałek ujechałem. Warszawę już mam za sobą. Korki na Toruńskiej mam za sobą. Także teraz już powinno lecieć elegancko. Najfajniejsze jest to, że dostałem numer do pana, który tam będzie na mnie czekał, lub ewentualnie jego pracownicy. No i tak z nim rozmawiam, a on to pan już zaraz niedługo będzie. Ja mówię, tak, oczywiście, a o której mam być? No ja w piątek dostałem informację, że będzie pan dzisiaj o 13. Teraz jest 11.30, mi zostało, tak jak wam wspomniałem, 290 km. Także spoko. Spedycje naprawdę są ekstra. One wszystko wiedzą. Ja o tym mogę nie wiedzieć, ale spedycja wie, o której ja dojadę, o której będę, jakie są warunki na drodze. Wszystko wiedzą. Spoko, pozdro. Później się odezwę. Hołk, wodzu, hołk. Posłuchajcie. 16.30. 16.30 tu jest, tak? Autostrada A4, MOP Bratkowice, tak się nazywa, i prawdopodobnie, bo już pani szpedytorka się ze mną pożegnała do jutra, powiedziała, że dzisiaj już raczej nic nie znajdzie. MOP Bratkowice to jest tutaj zaraz za za sobą mam Rzeszów. Także ja zrzuciłem ten towar, który w markach ładowałem, bardzo szybko, bardzo sprawnie i bardzo sympatycznie. Także spoko luz. Myślałem, że coś jeszcze będę miał, ale się okazuje, znaczy wiecie, jest 16.30, także nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, jak to się mówi, bo jeszcze coś, ale na tą chwilę, no to mówię to, co mi powiedziała pani szpedytorka, że dzisiaj to już jutro tak, coś pewnie się znajdzie.
Także ja sobie stoję tutaj, wiecie co, powiem tak, wieje jak cholera, może nie aż tak bardzo jak tam na zachodzie, co dzisiaj rano jeszcze w TVN24 oglądałem Ostrów Wielkopolski. Tak, chyba Ostrów Wielkopolski, że tam dach zerwało i w ogóle. Natomiast no swoją drogą tutaj też wieje, wieje, wieje i tak właśnie tak sobie siedzę i tak sobie trochę się majtam. Więc zobaczymy. Jak tak, no to zaraz odpalam sobie jakiś filmik. Na kolację jeszcze chwilę poczekam, ponieważ jeszcze nie jestem do końca głodny, także spoko, luz. No i tyle. No i tyle. To nie będzie kolacja, to będzie obiadokolacja. O, to chciałem powiedzieć. No, także minął poniedziałek szybko i tak jakoś szybko. I tak jakoś na luzie w sumie. Marcin też. Znaczy Marcin trochę ma inaczej, bo on wymienił opony i teraz załadował gdzieś tam, załadował niedaleko. Gdzie on ładował? W okolicach mojego miejsca zamieszkania, około niedaleko Karczewa. O, to tak. A teraz jest w Sosnowcu w magazynach Pepco, także wzięli od niego numer telefonu i na razie czeka godzinę z hakiem. A już on ma akurat ładunek zaawizowany jutro, co prawda rano i jedzie nad morze, ale chciałby już też dzisiaj pewnie zrzucić, co ja wcale mu się nie dziwię. No a tyle. Także co mogę powiedzieć? Jak już się nic nie będzie działo, to ja też już się nie będę odzywał, a jak coś, to oczywiście Wam zamelduję, jeżeli coś by miało się pozmieniać. Ale nic, na razie wieje. Wieje. I przestało padać, bo padało jeszcze, ale już przestało padać. Tak, spokojnie. Dzień dobry we wtorek, 25 dzień lutego. Zaczynamy, ja jestem teraz na A4, jadę do Rzeszowa. A ponieważ zatrzymałem się na MOP-ie Bratkowice, stamtąd też przed chwilą ruszyłem, to teraz muszę jechać do pierwszego z brzegu zjazdu, żeby zawrócić w stronę Rzeszowa. No, tak to bywa. Od tamtego jest godzina 9:37. Ja zlecenie dostałem dokładnie 5 minut temu, a że byłem już w pełni gotowy, przygotowany i w ogóle i tak dalej, do tego, żeby już jestem, kawa zrobiona, śniadanie zjedzone, oporządzony, wykąpany i tak dalej, bo to więc można było w sumie od razu ruszać. No i tak też zrobiłem. Jadę do Rzeszowa załadować 3 palety i na tym moja wiedza się kończy. Nie wiem, jakie 3 palety, nie wiem, jaka waga, nie wiem, dokąd będę z tym jechał. W sumie tylko wiem, gdzie mam jechać załadować. O. Co i tak jest dużym sukcesem, że to wiem. Bo adres dostałem. Rewelacja. Także do zobaczenia za chwilę i zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Czekam. 10.15, 10.16 ja mam czekać, ponieważ firma ma przerwę śniadaniową. No nic innego mi nie pozostaje. Bo w sumie nie wiem, czy mam bok otwierać, czy mam tył otwierać, czy ewentualnie mam górę otwierać, bo akurat tutaj stoi dźwig. Także wszystko jest przede mną. A na tą chwilę stoję i słucham muzyki. Powiem Wam tak. Próbują ładować, ale za bardzo nie wiedzą. Takie rurki. Jedna paleta waży, nie wiem, ze 200 kg chyba. Tak mniej więcej, bo to jest 30, nawet mniej, 180. Ale nie za bardzo wiedzą, jak to załadować, ponieważ mają manitkę do użytku, a nie ma ta manitka zwykłych wideł. I teraz kombinują, żeby tu zaczepić pas, o tutaj z tego haka tu i dopiero wrzucić mi na samochód. I trochę im to dup nie idzie, bo specjalistom się trochę nie udaje. No, pierdykam. I czas marnuję. A w ogóle to chyba jadę gdzieś w okolice Poznania. Ale to dowiem się po załadunku, jak papiery dostanę, gdzie dokładnie jadę, bo do tej pory nie wiem.
wiecie, zbyt nisko w hierarchii człowiek jest i za bardzo nie wie. Ale na razie trzy palety mam takie, tutaj jedna, druga i tam za manitką jest trzecia, taka malutka, także powiem, że trochę się zejdzie, a przyjechał teraz tutaj kierowca większym, solówką i już też widzę, że już kurde marudzi, bo czas mu się niedługo kończy. Miało być hop, 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 a tutaj się okazuje, że nie za bardzo sobie radzą. Okej, okay, dobra, moi drodzy, sprawa wygląda następująco. Załadowane po wielkim, jak to się mówi, trudzie i tak dalej. Udało się. Teraz jadę tylko po dokumenten i jadę, tak, nadal nie wiem gdzie. Nazwę firmy już znam, ale ta nazwy tej firmy, znaczy taka nazwa firmy, to jest w Polsce kilkaset, jak nie więcej. Bo co wam powie firma Instal? Gówno, nic. Także na tą chwilę idę po dokumenty. Tutaj zaraz mam się zatrzymać i zobaczymy, gdzie te dokumenty będą. I zaraz będę wiedział, gdzie jadę, to zaraz wam wszystko opowiem. Dobra, już wszystko wiem, dokumenty w ręku, ja już nawet wyjechałem na autostradę A4 i teraz będę jechał do miejscowości Kościan, czyli Wielkopolska. Jest godzina 12, ja tam będę za jakieś 6 godzin mniej więcej, o ile nie będzie nieprzewidzianych, ewentualnych niespodzianek gdzieś kurde w okolicach Krakowa czy coś. Ale to się okaże. Jeszcze może Marcina dogonię, bo on w Katowicach czeka na ładunek. Dobra, na razie trzeba do przodu gnać, jechać. Dobry wieczór, posłuchajcie, fajrant, mam 8 km do zrzutu na jutro rano, godzina jest 18.30, ja już dojechałem tutaj do tego mopa, do którego chciałem dojechać, czyli mop Sierakowo się nazywa, bardzo fajny, nowy, no, niestety minus jest taki, że nie ma prychy, no ale trudno, to najwyżej jutro gdzieś zahaczę po drodze i tyle, te trzy palety tych rur muszę jutro zrzucić. Zrzucam i będę leciał dalej do Wysogodowo. Tam będę... powtórka z tego, z Wałbrzycha, nie? Bo akurat sobie jedzonko szykuję. I
tam ładuję jakąś jedną paletę i z tym jadę niedaleko, bo w sumie to będę jechał tylko do Nowej Soli, także będzie to jakieś tam 150 km. Bo akurat taki szybki przerzut szpedytorka załatwiła, a co dalej będzie, to oczywiście wiadomo, nie wiem. Już chyba się i wy przyzwyczailiście, i ja próbuję się do tego przyzwyczaić, że nadal nic nie wiadomo. Nadal zero wiadomości, no ale nic. Może się uda w stronę home, w stronę domu. A tymczasem ja już, tak jak mówię, biorę się za kolacyjkę, robię sobie kolacyjkę i jem. Odpaliłem sobie filmik, jeden z pracowników na Sierra nagrywa, to też sobie go obejrzę. No i tyle. I tyle, co by było na tą chwilę. Także fajrontujemy i rano się widzimy. No, rano. To dobrej nocy, na razie. No i dzień dobry 26 dnia lutego. Kościan. Godzina jest 7:15, właśnie kolega tutaj jedzie i będzie powoli zdejmował. Także bierzemy się za rozładunek tych trzech rurek. Superowo, nie? Tylko jeszcze zostawili mi takie znaki po tych rurach, ale to jest normalne. Kiedyś w latach 90. moja mama prowadziła zakład produkcji siatki ogrodzeniowej i też jest olej i mydło dla chłodzenia, po prostu mydło z wodą. No i takie właśnie ślady mi tutaj zostawili, znaczy te rury. No tak to luzik. Dobra, rozładowany, zamykam. Po drodze jeszcze tylko Biedronkę zahaczę i jadę na załadunek. Okej, moi drodzy, ja już jestem na załadunku. Na załadunku jestem, będę brał jedną paletę jakiegoś tam czegoś budowlanego i z tym będę jechał do Nowej Soli. I tyle. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi o czas załadunku, no to zaczyna być trochę problem, ponieważ właśnie teraz byłem tu do magazyniera, fajny chłopak, sympatyczny, ale powiedział, że minimum, ale bym się nastawił na więcej, ale minimum pół godziny, ponieważ muszą, no po prostu kolejka taka jest. Jest trochę tych samochodów, jest trochę tego wszystkiego, jeden na rozładunek, drugi na załadunek, ten to, te tamto i tak dalej, i tak dalej. Także ja to rozumiem, no i co, no pozostaje mi tylko czekać. No i tyle. Także czekam sobie, to w międzyczasie wykorzystam tą sytuację i zjem śniadanie, bo na razie to zacząłem od deseru, można by rzec, aczkolwiek niektórzy jedzą na śniadanie mandarynki, banany. I w sumie ja też zjadłem sobie dwie mandarynki i banana i stwierdziłem, że zjadłem śniadanie, ale jak już teraz stoję, to jednak sobie zjem jakieś coś, śniadanko. O, i tyle. Więc luzik. Luzik, bluzik i czekam. No co mam zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Proste. No, dobra. Do później, zobaczymy co to. Która jest godzina? 8:20, więc tragedii jeszcze nie ma. Dobra, krótki raporcik jest taki, że właśnie rozładowałem, a w sumie ja to tylko otworzyłem samochód. Kurde, jak się dorwali chłopaki tutaj na tej budowie, to aż byłem w szoku. Było ich 8 albo 9. 9, bo jednego zabrakło do pary, żeby zdejmowali karton gipsonowe. Karton gipsowe te. Jak one się nazywają? No, co? Płyty. Posłuchajcie, dobra, rozładowane. Teraz co się dzieje? Dzieje się to, że 400 metrów stąd, ale się trafiło tej mojej pani szpedytorce, mam załadunek, 400 metrów dosłownie. Po czym jadę do miejscowości Mirków. Jeszcze nie patrzyłem, ale coś mi się kojarzy gdzieś pod Poznaniem z powrotem. I tam będę miał doładunek. I ze wszystkim już ruszam i wracam na Podkarpacie. Tak jest, na Podkarpacie jadę. A dlaczegoż nie, nie? Także jadę na Podkarpacie i tam kończymy dzisiejszy dzionek, bo rozładunki mam na rano. Teraz mamy godzinę 11:30, także jeszcze czas nie jest najgorszy. No niestety nie udało się. Nie wiem, czy specjalnie, czy niespecjalnie, ale nie udało się, jeżeli chodzi o to, żeby pojechać sobie
przez dom. Ale cóż, następnym razem się może uda. No, a tymczasem ja już właśnie dojechałem na załadunek i tyle. Także zobaczymy, co dalej. Ale się rozpadało, ja pierdykam. No ale co zrobić, jak nic nie zrobić. Posłuchajcie, jestem na załadunku. Tak fajnie się zaczęło i to zawsze tak się fajnie zaczyna, a potem się pierdaczy. Otóż jestem we firmie tutaj w tej Nowej Soli na załadunku. No, znaczy podjechałem. Już byłem w jednym biurze, w drugim biurze, w trzecim biurze. Jakoś tak marnie, nikt nic nie wie, co, jak, dlaczego, po co. Tutaj mi spedytorka pisze, że tam ktoś jej napisał, żebym ja wjeżdżał i że już będą mi ładowali. Także powiem tak, nie wiem, o co chodzi. Tutaj mnie ochrona nie wpuści. Także nie wiem, gdzie mam wjechać. Tu jest stacja benzynowa, jest obok. Może na tą stację wjadę. Jedynie to mi przychodzi do głowy. Jeszcze do tego leję wszystko. O matulu. Także całkiem sympatycznie jest. No i co? Trzeba czekać. Także czekam. Nie wiem na co. Są? Dokumenty są. To idę po dokumenty. Oj, bo chciałem wam powiedzieć, że właśnie czekam na dokumenty, które muszą się wydrukować. Które muszą się wydrukować z tego, z systemu, a system miał awarię i dlatego mogę sobie czekać i czekać. Ale akurat w tym momencie, jak do was zacząłem mówić, wyszła pani z biura, mówi: zapraszam, dokumenty są, a ja w tym momencie hurro, hurro i tak dalej, i tak dalej. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja. Załadowałem, jest 13:10, ja tutaj spędziłem trochę czasu, bo od 11:40 miało być mega szybko, bo tylko miałem wjechać i wyjechać, no ale niestety swoje musiałem odstać, ponieważ na początku nie wiedzieli, co w ogóle mają mi załadować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nikt nie wiedział, o co chodzi, no bo i pseudo jakiś spedytor, który nam zlecał, kłamał w żywe oczy, że no przecież już powinienem wyjechać, oni już ładują, proszę się podstawiać i tak dalej. Gościu, który pewnie jest kilkaset kilometrów stąd, on wie lepiej, co w firmie się dzieje, niż ja, który byłem na miejscu. Ale jakby to już jest spedytorów taka przypadłość, że nie do końca zawsze mówią prawdę, a zazwyczaj się z nią mijają. Także możecie się, ci co się zajmują spedycją, możecie sobie ze mną podyskutować. Że jak jesteście tacy, to ja mogę do was pójść pod wasze skrzydła, jak jesteście bez zarzutu, jesteście bez skazy i tak dalej, to ja takiego spedytora naprawdę będę bardzo szczęśliwy, pracując u takiego kogoś. A tymczasem ruszamy, bo jeszcze mam jeden doładunek w Mirkowie pod Wrocławiem. Wcześniej mówiłem pod Poznaniem, nie, pod Wrocławiem. Mea culpa, to ja się trochę rypsłem. Dokładnie gmina Byków. Dopiero to, jak powiedziałem, to... No i teraz jadę sobie tam. Teoretycznie na zlecenie jest do 15, ale coś pani szpedytorka powiedziała 16. Więc może się wyrobię. A jak nie, to nie. No i króciutki raporcik wam może zdam, co się działo. Otóż tak, pierwszy załadunek, jak wiecie, był taki trochę mało udany, ponieważ nie za bardzo wiedzieli, co mają mi załadować. Potem spedycja trochę zepsuła i tak dalej, i tak dalej. Także było tak sobie. Spędziłem tam niepotrzebnie trochę za dużo czasu. Natomiast teraz byłem na załadunku tutaj w Bykowie. Tu z kolei musiałem wysłuchać, no też się nie dziwię chłopakom, no bo oni też pracują do pewnych godzin. Załadunki były do 15:30, ja przyjechałem 15:45, 15:50, coś takiego. Po czym no tam pogadałem z chłopakami, no i tam dobra, to dawaj szybko wrzucamy i jedziesz dalej. Także udało się załadować szybko, sprawnie i bezproblemowo. No i teraz jeszcze przy okazji byłem tutaj, jeszcze tutaj przyjechałem sobie zatankować, bo już paliwka mi brakowało. Jeszcze nie dopuściłem, co prawda, do tego, żeby się żółtek zapalił, ale już niewiele brakowało.
Także już mam zatankowane autko, załadowane autko i teraz już bezpośrednio gonię do pierwszego punktu, czyli do Pilzna, do którego mam 409 km. Rozładunek na rano, także na luzie będę sobie jechał. Gdzieś tam po drodze jakiś mop przed Pilznem sobie zahaczę i już będę miał fajrant. Natomiast no troszeczkę jazdy dzisiaj będzie, bo z tego co mi teraz buje Google pokazuje, to 20:30, no to tego się trzeba trzymać, bo tak jak mówię, no na jutro sobie zostawię tam kilka kilometrów, bo tam chyba na 8:00, zaraz zresztą muszę jeszcze spróbować, ale już pewnie nie pracują do tej firmy, do której jadę. I na tym by był fajrant. Także jadę, pogoda póki co, tak jak widzicie, jest fajna, więc też jechać się będzie jechało fajnie. No, to tymczasem, tak? No właśnie. No i siemanko, i fajrancik, wreszcie, nareszcie. 21 godzina, ja dojechałem. Wielkopolska, Lubuskie. No i teraz Podkarpacie. Posłuchajcie, jestem teraz na mop, nie wiem, Lotos. Ale jak ten kurde się mop nazywa, to za cholercie, nie kojarzę, nie pamiętam. Odpaliłem sobie już piec ze wspomaganiem z tym, jakoś tak zawsze robię na wszelki wypadek, i teraz sobie odpalam film. Czekajcie, tak będzie trochę widniej. O, ale mam skwarę, nie? Kurde, normalnie mi tak wywaliło, że mam sakra. No ale trudno. Jak to mój kolega powiedział, teraz tak, masz żonę, to się jej trzymaj, a młode dupy zostaw, bo żona rozpozna zawał w razie czego, a młoda dupa nie. No, coś w tym jest. Dobra, bez jaj. Zobaczymy co dalej. Zostało mi 30 km do Pilzna, do rozładunku. Później jadę do Krzemienice, to jest za Rzeszowem. Z Rzeszowa jadę do Mielca, tam w Kronospanie, gdzie już kilka tygodni temu ładowałem, ładuję coś i z tym jadę do Młochowa pod Warszawę. I takie plany znam, także na jutro coś tam jest, trochę pracy i zobaczymy co dalej. A tymczasem kolacyjka, filmik i kimono. No dzisiaj kilka kilometrów zrobiłem. Nie wiem ile, 700? Coś takiego. Dzień dobry, 27 dzień lutego, mamy dzisiaj czwartek? Kurde, już czwartek jest, ja pierdykam. Jak ten czas ucieka. No, jakby bardzo strzelił. Posłuchajcie, Pilzno. Jestem w Pilznie, jestem w tej firmie, w której właśnie rozładowywałem. Już rozładowałem nawet bardzo szybko, bardzo sympatycznie. Łącznie z tym, że nawet kawę mi panowie tutaj zrobili. Ja się trochę teraz papierkami zajmę, bo muszę tutaj powypełniać trochę. Także co, tu rozładowane, czas mam bardzo dobry, także teraz spadam, tylko wypiszę wszystkie papierki i spadam do Krzemienice, miejscowość Krzemienice i tam zrzucam te trzy palety, a potem Mielec, ale to za chwilę, po kolei najpierw formalności, bo to jest najważniejsze. Jazda nie jest tak ważna, jak formalności są ważne. Pamiętajcie. No i tak, Podkarpacie, podkarpackie lasy i tak dalej, i tak dalej. Pogoda się trochę ustabilizowała, bo nawet próbował jakiś śnieg padać. No niemożliwe. Zdjąłem te trzy palety. Też poszło o dziwo. Nie o dziwo. Super, super poszło. Podjechałem, dzień dobry, dokumenty. Trzy paletki, myk, 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 dziękuję, do widzenia, lecę dalej. No. Czyli na razie dwa rozładunki poszły idealnie, ale już właśnie zapeszyłem. Dlaczego? Dlatego, że jadę teraz do Mielca, do takiej małej firmy, która się nazywa Kronospan. I oczywiście nie mam pewnych informacji. Znaczy, super, bo się dzisiaj rano upomniałem o numer załadunku, który tam jest niezbędny. No i go wreszcie po ponad półtorej godzinie dostałem od rozpoczęcia pracy. Także to jest już fajne, to mam. Natomiast nadal nie wiem, na którą mam awizację, która tam na pewno jest, na pewno widnieje i na pewno jest przestrzegana, bo ostatnio jak tam byłem, a byłem tam z raz, wtedy co to koło, co bąbel mi się zrobił na oponie, guz. Jakkolwiek to nazwać, to wtedy tak, przyjechałem, tam była godzina 10 z hakiem, nie wiem, 20:30 albo coś tam,
No i się okazało, że moja awizacja jest na godzinę 12 i musiałem te do 12 czekać. Tam chyba 5 minut przed 12 mnie wpuścili. Nie mówiąc o tym, że czekałem oczywiście na załadunek już tam na firmie. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja i dlatego nie wiem, na którą mam awizację, nie wiem, o której mnie załadują. No, to by było. Ale to nie jest, to już taki standardzik jest, to już taki przyzwyczajony jestem do tego, że jest taka fajna organizacja. No, a tymczasem jadę. Pogoda jest ładna, słoneczko świeci, elegancko. Także luzi. Kosowy. Siedlanka Kosowy. Jadę. Oj, krótki raport będzie taki, że po niezłych perypetiach i pomyłkach zdarzeniowych, czy tam, nie wiem, ten zdarzenia pomyłek, nieważne, w komediach to się tak fajnie nazywa, załadowane w Pustkowiu, czy jakoś się nazywa ta miejscowość. Teraz jadę z powrotem do Mielca, bo, to jest ten, komedia pomyłek, o, może na tak to nazwać, komedia pomyłek. Tutaj załadowałem, teraz jadę do Mielca, żeby odslić dany towar i dopiero wtedy będę mógł jechać na odwróć, na rozładunek. Godzinę mamy 12.50, więc czas jest taki, powiem szczerze, średni. Myślałem, że to trochę szybciej pójdzie, a tutaj kurde dupa. Procedura, jakieś mikrofalówki, krótkofalówki, kurwa, jakie mikro. I tak dalej. Więc ogólnie rzecz biorąc, trochę tego wszystkiego się zdarzyło. A ten jeszcze kurde zamglił. No, także tak mniej więcej wygląda. Teraz, no tak jak mówię, na odprawę celną do Mielca z powrotem wykorzystam tą sytuację i zjem obiad, o śniadaniu, chuj wie co. A tymczasem lecę dalej. No dobra, ja już jestem na miejscu. Oddałem dokumenty tutaj do odprawy, ale coś gościu mówi, że on tylko to wbija w system i zaraz zadzwoni po mnie, żeby mnie wysłać do urzędu celnego, który jest stąd 2 km. Nie za bardzo wiem, kurde, no zazwyczaj wszystko na agencji się załatwia, a ten jeszcze chce mnie teraz wysyłać. Także nie rozumiem, ale niech będzie, no nie wszystko mogę rozumieć, tak? No proste i logiczne chyba, nie? Także ja sobie tutaj stoję, czekam grzecznie i zobaczymy, jaki będzie rozwój sytuacji. Na razie czas ucieka i jest coraz krótszy. Dupa z tego. Wszystko w temacie. Wow, koniec lutego i zima się rozpoczyna. Super. Śnieg wali, ale fajnie. Krótki raporcik jest taki, że właśnie wjechałem na S7 w Suchedniowie, tutaj sobie wjechałem. Jadę teraz do Radomia, jak wiecie, ale w tym Radomiu ja już sobie zostanę na noc, ponieważ firma, do której jadę, pracuje do 16, a mi zostało 60 km, a jest za 24, więc no nie mam szans na to, żeby zostać, żeby zdążyć, może nie zostać. A szanse na to, że zostanę, są 100%. Także na tą chwilę się kończy tutaj mój dzień pracy. Znaczy za jakieś 40-50 minut myślę, że już będzie fajrant. Dobra, muszę trochę przyhamować, pojadę sobie trochę za nim, bo tutaj kurwa jakiś sznurek za mną jedzie za szybko i nie dam rady. No i tyle, i będę teraz rano będę zrzucał ten Radom, potem jadę do Młochowa zrzucić tą jedną paletę, którą odprawiałem, bo też tam się trochę pozmieniało i też na jutro zostało przerzucone. No i jutrzejszy dzień zaczynamy po tych rozładunkach wokół komina i tego najbardziej się boję, bo jutro jest piątek. Mam nadzieję, że nie spotka mnie los Marcina, bo w zeszłym tygodniu Marcin skończył o 2 w nocy i dla bezpieczeństwa napiszę SMS-a do pani szpedytorki, żeby się nie wygłupiała. Tylko żeby jakoś tak normalnie rozegrała ten piątek. Piątków, jak wiecie, zawsze się boję. Także tak to. No i tyle. Dlaczego hamujesz na prostej drodze? No i tak. Także jeszcze trochę. I będzie fajrant. Mało brakowało. No. W sumie, kurde, gościu, tylko że on akurat nie był magazynierem, ale jakiś gość tutaj wychodził i mówi, że no niestety. 16.30, także ja już mam fajrant i teraz jadę sobie znaleźć jakieś ciche miejsce i
i czekam do jutra. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Także jutro tutaj rano przybędę i zdejmę tą paletkę i lecę dalej. A tymczasem odpoczynek, wypoczynek. Przymusowy. Piątek, piąteczek, piątunio, dzień dobry, witam z Radomia. Godzina jest 7:50, no ja już jadę, wiecie, bo kurde, tak szybko jakoś poszło. Już miałem się wziąć do powitania się z wami, podjechałem pod tą firmę. I już mówię, a dobra, to się z wami przywitam. A tu pani wychodzi, wie pan co? Bo tam już kolega w magazynie jest, to zapraszam pod magazyn. Mówię, kurtyna w górę. No to dawaj, pod magazyn, otwieram wrota, bok. A on już stoi, kurde, przy z wózkiem. No mówi, ja pierdykam, dobra, już. No i tak szybko, akcja poszła tak szybko, że normalnie nic nie nagrałem. Ale nic, dobra. Teraz jadę do Młochowa, gdzie będę zrzucał tą wielką, ale lekką paletę, która będzie docelowo jechała do Mińska. Tak, na Białoruś. Nie tutaj do Mińska Mazowieckiego, tylko na Białoruś. Także koło 9 tam dojadę, bo jeszcze muszę się zatrzymać po drodze na mopie i będę tam gdzieś koło 9. Już napisałem do pani szpedytorki, że bardzo proszę, liczę na normalny powrót do domu w dzisiejszym dniu, w normalnych godzinach. Także mam nadzieję, że się postara, aczkolwiek powiem wam szczerze, że się boję. No, bo jakoś tak. Mam obawy pewne, no ale zobaczymy. No, a teraz jadę. No i ten kurde najpierw się bierze za wyprzedzanie wanienką, a teraz jedzie jak nie powiem kto. O się kurna, Alek na wyprzedzał. No. Okej, dobra, ja już mam na załadunku, to znaczy na rozładunku jestem. Teraz aktualnie będę otwierał bok. Tam się odbywają te rozładunki, ale ja, że mam bokiem, to muszę sobie tutaj. To ja muszę sobie tutaj otworzyć ten bok i mam czekać. Czas oczekiwania, z tego co mi tutaj chłopak powiedział, magazynier wózkowy, 45 minut minimum. Także zobaczymy. Na razie czekam. Dobra, raporcik jest taki, że już rozładowałem tą jedną paletę. Teraz tylko muszę zrobić tutaj szybki research i papierologię. Otóż dzisiaj jest 28, jak już wiecie, 02:20. O, Marcin dzwoni, ciekawe co u niego, czy jest znowu zdenerwowany, zaraz co wam powiem. No i dobra, no Marcin dzwoni, mówi, że kurde, ma takie palety, znaczy tak, podjechał pod rampę, która jest za szeroka na busa, a jedyna rampa, która jest dobra, jest akurat zablokowana przez dużego, a nikt nie ma kierowcy, bo sobie gdzieś poszedł. Teraz czeka na jakiegoś widlaka, bo nie mają widlaka takiego, który by to ściągnął, także tak, to ja teraz też nie wiem w sumie, co mam robić, gdzie mam jechać, ponieważ powiem szczerze, nie wiem, no jadę gdzieś, kurde, jakiś sklep może albo coś, parking, cokolwiek, ponieważ teraz dostałem SMS-a, no okej, okay, super, szukam. No dobra, no niech szuka, no ja jak najbardziej, tak? Ale cholera jasna, no nie wiem, zaraz zobaczę. Nie wiem, zaraz się gdzieś tutaj zatrzymam w cholerę jasną, kurna, nawet na przystanku i będzie spokój. Luzik. No, także zaraz wam powiem, co wymyśliła pani szpedytorka. O, i raporcik wam może przedstawię. Otóż sprawa jest następująca. Przemieściłem się stamtąd, czyli z Młochowa, gdzie rozładowywałem. Przemieściłem się do Brochowa, gdzie czekam na załadunek. Na razie czekam 40 minut, ponieważ przyjechałem tutaj, a pani kierowniczka z magazynu mówi, że w ogóle jak to już? Nawet no już, dostałem zlecenie, to przyjechałem, a ona się mówi, że się spodziewała mnie grubo po południu, a jest godzina teraz 12:15. A ja tutaj jestem od 11:30, jakoś coś takiego. W każdym razie mam zabrać dwie palety, które jadą do Grójca.
towar nietypowy, ponieważ tego za bardzo nie wiem, o co chodzi, ale mam zabrać spożywkę, która powinna jechać na temperaturze, ale nie może jechać na temperaturze. No i nie za bardzo wiem, jakoś to będzie tam okutane i tak dalej, bo to jakaś tam mrożona, owoc mrożony. I tyle. Także tak mniej więcej wygląda sytuacja na tą chwilę. Na następną chwilę wygląda tak, że jak w Grójcu rozładuję, mam nadzieję, że szybko, to wtedy muszę szybko jechać do Marek. Tam, gdzie już kilka razy byłem, tam, gdzie z Marcinem się spotkałem nawet na jakąś kawkę. I tam będę ładował 6 palet, takich trochę większych niż standardowe, nawet dużo większych. Mam nadzieję, że się wszystko zmieści. I z tym jadę do Krakowa. Nie, no nie, 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 nie na weekend, w poniedziałek. Także mam pracę, już wszystko jest eleganckie, tylko teraz wszystko zależy od tego, jak długo będę jeszcze tutaj czekał, bo na razie się zapowiada, że jeszcze chyba trochę poczekam, a następnie muszę to wszystko jakoś szybko w miarę ogarnąć, czyli Grójec, potem Marki, no i wreszcie do domu. Sławku pozdrawiam, Sławku pozdrawiam, i potem w poniedziałek, ale to już będzie następny odcinek, a tymczasem czekamy tutaj, no ile żeż można, o poczekajcie, bo ktoś napisał SMS. Pani szpedytorka, jak idzie? Nic nie idzie, wszystko stoi, nic nie idzie. No i teraz trzeba je tylko odpisać i wszystko w temacie odpisane. Oj. Dobra, udało się, załadowane dwie paletki mrożonych owoców. To jest dobre. Landyka wiezie mrożonki. Można, można. Nie wiem, po co chłodnie. Kurtyna w górę. Całkiem, całkiem. Dobra, do celu mam niedaleko, jeszcze 50 km. 30 już zrobiłem, no i teraz jeszcze kwestia tego. Ale myślę, że jak to przywiozę, to chyba będą musieli mnie zdjąć od razu, bez czekania, bez niczego. No bo wiadomo, spożywkę zawsze tak się zdejmuje. Także tam zdejmę i pędzę do Marków. Żartowałem, do Marek. No, polecę. Dobra, rozładowane te dwie mrożonki, te dwie palety tych owoców mrożonych. Powiem wam szczerze, kurde, że nawet nie zdążyły się spocić. Ale to, tak jak mówię, no z minus 40, żeby się zaczęły pocić, to też trzeba by było trochę czasu. A tutaj ja jechałem godzinę z małym haczykiem, nie wiem. Przepraszam, godzinę 7, godzinę 10 maksymalnie, coś takiego. Także całkiem. W sumie dłużej czekałem na ten załadunek, jak jechałem z tym ładunkiem. Także tak, dobra, teraz marki. Muszę teraz jeszcze się przebić przez Warszawę i to zaczyna być z lekka problematyczne. Na tą chwilę. Dobra, na tą chwilę będę mijał zaraz Tarczyn i mam w zapasie 34 minuty. 34 minuty mam jakby górką, ale mam nadzieję, że się nie będzie topiło jak lód w lato i w tym momencie, że zdążę na ten, do 16 mam czas, teraz jest 14.25, ja mam do przejechania 52 km i pędzę, żeby podjąć ładunek na Kraków. No dobra, lecę. Tak jak się spodziewałem, stolica mnie przywitała korkami. A jest za 10 trzecia, więc jesz? No nie, no to już tak, już powoli się zaczyna. No trudno. Mam nadzieję, że się uda. Nadal mam pół godziny jeszcze, 34 minuty nadal mam jeszcze w zapasie. Raport, jeden z ostatnich w tym tygodniu, jest taki, że stoję na przejeździe kolejowym i czekam, aż przejedzie autobus. Wróć, pociąg. Kuźwa, pociąg. Załadowałem, udało się, zdążyłem w ostatniej prawie chwili, nie, żartuję, i tak by poczekali, bo pracowali do 16, ja byłem u nich 15.33, dokładnie 15.33, o, jedzie pociąg, o, jak fajnie, zaraz otworzą i będziemy jechać dalej, i będzie niu, 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 i
No i już mam towar na Kraków, także luzik. Jutro jeszcze tylko szybka wymiana oleju będę miał, bo kilometry zrobiłem i będzie trzeba pojechać renatką do firmy. Ale to nic, no trzeba to trzeba. Także na dzisiaj będzie już powoli fajrancik, szybki załadunek, myk, 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 dokumenty i jadę. Do domu zajadę na godzinę 17 z haczykiem, no niestety, dzisiaj piątek jest, także nic więcej nie poradzimy z tego względu, bo tak to bym szybciej pewnie dojechał, ale że dzisiaj piątek, no to co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Także jadę, jadę, zobaczymy jakie korki jeszcze mnie czekają przede mną, bo jeszcze mam 30 km do domu, także zobaczy się.